witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Więc w dzisiejszym odcinku, wykonamy sobie zadania migawki Karpczka, które zostały dodane do gry w wczorajszej aktualizacji. Więc mamy kolejne 14 zadań do zrobienia w Battle Royale. 14 zadań w trybach kreatywnych. Kolejny poziom reputacji do zdobycia. No i nagrody kosmetyczne do odblokowania. Czyli styl do jego kill-offa. Styl do jego kill-offa. Klasyczną wersję lotni. I styl do samego karpczka. Karpczek rybne ciacho. Więc jak widzicie, jestem już na etapie 3 z 14. Jeśli nie oglądaliście mojej wczorajszej transmisji, na której odblokowywaliśmy Ashokę, to po prostu te dwa pierwsze zadania to były takie zadania, które bardzo ciężko było mi, żeby ich nie wykonać. Więc pierwsze zadanie to było, należało się ileś razy wspiąć na jakąś strukturę lub budowlę. Czyli po prostu, wiecie, jak na przykład macie niską strukturę i przytrzymacie przycisk skoku, czy pod jakim tam przyciskiem macie to przypisane, to wasza postać właśnie tak podciągnie pod górę, więc musicie właśnie tak zrobić. Tam chyba 5 albo 6 razy to było. A drugie zadanie to było 4 razy uzyskać efekt klepu po wypiciu kleposoku lub po prostu w jakiś sposób zdobyć efekt klepu 4 razy. I po wykonaniu tamtych dwóch zadań dostaliśmy zadanie trzecie. Zaproś Karpczka do ekipy. Przekaż mojemu gładkołuskiemu kumplowi, że mam dla niego ofertę życia. To mówi Nolan. Bo oczywiście wiadomo, zbieramy ekipę razem z Nolanem do wielkiego skoku na skarbiec Kejdotorna. Ostatnio zwerbowaliśmy prędką Peperycję, a dzisiaj próbujemy właśnie zwerbować Karpczka. Okej. Dobra, więc nie przedłużając już dłużej, widzimy się w grze. Okej, więc jesteśmy już w grze i tak jak mówiłem, musimy udać się do Karpczka, który znajduje się tutaj przy radykalnej rekreacji, w tym oto domku, i zaprosić go do ekipy. Okej, tutaj go mamy. O, może nie gadajmy w drzwiach. Okej, zamknijmy. Dobra. Ziom! Ludzie mi mówili, że kustujesz w klepie. Już cię lubię. Wolnego, ziom. Nie mam czasu na żadne roboty. Muszę zbudować mini siłownię dla kolorowych ludków. Kuzyn mówił, że próbowały ich capnąć jakieś szemrane typy. Nie ze mną te numery! Ale trzeba mi kasy. Otwieram kleposokową franczyzę i najpierw tobie dam tam robotę, ziom! Pasuje do niego ten głos. Okej. Tyle. Dobra. Okej. Smacznego. Pokonaj dystans taranem rakietowym lub będąc pod wpływem klepu. Okej. Sium! Jak mamy to robić, to musisz rozprowadzić towar. I to szybko! Okej. Myślę, że na pewno pasuje do niego ten głos. A jemu nie pasuje ta ściana. Dobra. Mamy już możliwość kupienia u niego taranu. Skupmy. I pokonajmy dystans.
Mamy to. Dobra. Co dalej? Pomóż w zniszczeniu ciężarówek siorbu lub beczek siorbu. Pierwszą zasadę biznesu, prawda, ziom? Kontrola rynku. A siorb kontroluje... Dużo za dużo. No dobra. Chyba było coś jeszcze na początku. No, dobra. Czyli musimy zniszczyć ciężarówki siorbu lub beczki siorbu. Najprościej by było w Bezładnym Brzegu. Tam jest fabryka. Aha, siorbu. Dobra. To nie. To nie. Chociaż w sumie tam chyba też są. Dobra. Widzimy się, jak już to znajdę te beczki albo ciężarówki i je zniszczę. Okej, okay, więc tu mamy dwie beczki. Zniszczymy je. Dobra. Teraz tu jeszcze nie było gdzieś więcej. Patrzmy. Aczkolwiek chyba nie ma. Dobra, to ja szukam dalej. Okej, okay, nie musiałem daleko szukać. Tu mamy dwie kolejne beczki. I jeszcze jedna beczka została. Powiedzmy, że wyszło tak jak miało. Więc to zadanie mamy zrobione. Dalej. Zlikwiduj przeciwników w Bezładnym Brzegu lub gorących punktach. Okej. Okay. Czasami trzeba po prostu wykończyć konkurencję. A, w biznesie. Dobra. Aha. No to dobra. To kolejna gra. Okej, okay, więc jesteśmy już w grze numer 2. Zbliżamy się do Bezładnego Brzegu. I zaraz będziemy eliminować konkurencję. Znajdźmy jakąś broń. Okej. Okej, czyli bawimy się na grubo. Dawać mi tych wrogów. Przy okazji. Okej. No dobra. O! Czyli... Boty też się liczą. No to łatwo. Ta kamera. Dobra, to wyeliminujmy bossa. Okej, okay, czyli to mamy zrobione. A przy okazji mamy safe. Sobie zaraz otworzymy. I przy okazji dowiemy się kolejne zadanie. Porozmawiaj z diamentową divą, strażnikiem miłości i renegatem z mroku. Więc ruszaj w teren i sprzedaj ten klep! Okej, okay, czyli musimy porozmawiać z tymi trzema ludźmi, postaciami. To widzimy się, jak już do nich dotrę. Okej, okay, więc zbliżamy się już do
pierwszej postaci, czyli do diamentowej divy, która jest o tutaj na stacji. Dokładnie. Więc pogadajmy z nią. Korporacja Klep, ta co obchęła fabrykę Kay do Tornowi? Nie, dziękuję. Wolę stawić czoła sforze wściekłych wilków niż temu maniakowi zbieractwa. Okej. Ciekawe rzeczy się tu dowiadujemy. Dobra, cel numer dwa. Okej, więc jesteśmy już przy ruinach Rumoru, gdzie mamy Strażnika Miłości. Musimy się tylko do niego dostać. Na samej górze jest. Tu gdzieś była Tyrolka, czy mi się o właśnie. Dobrze pamiętam. Tak, pogadajmy. Dziękuję raczej za Klepu, Suk. Widzisz, jestem z kamienia. Nawet nie poczuję smaku. A biorąc pod uwagę, że fabrykę Klepu przejął niedawno Kado Thorn, kiepsko to wygląda. Okej. Okay. W sumie można było się tego domyśleć, skoro są tam jego strażnicy, jego safe i w ogóle. Ale ciekawe, że on to przejął. Ludzie się go boją na wyspie. A nie ma się czego dziwić, w sumie jest wampirem to. Też w sumie powstaje pytanie, czy się go boją, czy po prostu nie chcą mieć z nim nic wspólnego. Dobra, ostatni NPC. Dobra, jesteśmy. I pogadajmy. Słuchaj no, ani myślę wpaść w pajęczynę Kado Thorna. Nietoperze nie snują pajęczyn. Gdzie ty jesteś? No nie! I nie wiem, co tam powiedział. O matko, no dobra. Jeszcze muszę się stąd wydostać. Okej, więc jesteśmy w kolejnym meczu, niestety nie udało mi się tam przeżyć. Mamy zniszcz taranem rakietowym lub kilofem obiekty w Mega City, w ruinach Rumoru lub obłupanej odkrywce. Kado Thorn zrujnował mi opinię. Ja zrujnuję mu biznes. Tak jest. Dobra, to chodźmy. Chodźmy tu. Musimy zniszczyć 300 obiektów. No dobra. To chodźmy to zrobić. Zobaczymy. Spróbujemy najpierw na tych domkach, czy zadziała mój pewien pomysł. Zniszczyć bazę, żeby cała reszta domku się zapadła i czy to zaliczy. Cyk. Okej, wszystko co dotyka ziemi. No weź. Weź, nie rób tego. Nie rób tego. Nie rób tego. Nie mam broni. Jeszcze nie jestem gotowy. No i kto tu teraz jest mądry?
Trzeba było mi nie przeszkadzać. Dobra. Zbierajmy te rzeczy i chodźmy niszczyć dalej ten domek. Okej. Niszczymy ścianę. Zniszczmy na razie to. Zobaczmy, jak to się zawali. A mamy 16. 11. Czyli to się nie liczy. A, czyli musicie każdy element zniszczyć osobno. Dobra, to ja wracam, jak już zniszczę 300 elementów. One eternity later. Okej, jestem w końcu z powrotem. Widzicie, jestem już w ruinach Rumoru. Zatem musiałem uciekać z opanej obłupki. Jest to chyba najgorsze zadanie, jakie mogli dać. Naprawdę. Już nigdy więcej. Nigdy więcej takich zadań. Proszę. No, przestań. Chcę kontynuować robienie zadań. Masakra. Tak mnie zdenerwowali. No dobra. Co teraz? Poproś Nolana Fortunę o pożyczkę. Do Wesioni trzeba sztabek. Kumplujesz się z Nolanem Fortuną? Nie. Nie to, że przyda się jego pomoc. Ale... przyda się jego pomoc. Podoba mi się. Dobra, czyli idziemy do Nolana Fortuny. Po 15 minutach uderzania budowli. Nigdy więcej, naprawdę. Dobra, jesteśmy na miejscu. Proszę, niech Nolan jeszcze tu będzie. Dobra. Szybko. Nadal pracujesz nad karpczkiem, tak? Dało się już namówić na udział w skoku? Ech, no dobra, słuchaj, dam wam ekstra fuchę. Zgarniesz kasę, zbudujesz mu tę siłownię. A kiedy z tym skończy, dołączy do ekipy. Reklamacji nie przyjmujemy. No dobra. Jazda stąd. Asystuj w likwidacji krupierów. Szybko! Może jeszcze zdążę. 6 aż? O kurde. Dobra, działa. Dobra, mamy. Okej, w końcu się udało.
Nie wiem, kto wymyślał te zadania? Je takie długie i trudne, czy czasochłonne. Nie trudne, ale czasochłonne robić. Dobra. Więc teraz mamy kolejne zadanie. Wyłów i zbierz sprzęt treningowy dla koralowych ludków. Okej. Okay. Nie musimy iść łowić. Okej, okay, więc mamy już wędkę. Zobaczmy. Okej, okay, coś tu mamy. No. Dobra. Ja nie lubię ludzi. Prawda. Radzą spokojnie zrobić zadania. Okej. Okay. Jeszcze cztery. O, dawaj. Dobra, zbierzmy to. Okej, okay, okej, okay, teraz opona. Okej, okay. Teraz takie coś. No, weź to. I... O! Kotek. Coś. Dobra. Umieść sprzęt treningowy w akwarium. Piwnicy u karpczka. Okej. Several bad puns later. Okej, więc jesteśmy już w następnej grze. Przynajmniej trzy ostatnie zadania. Pierwsze z nich, musimy umieścić sprzęt treningowy w akwarium w piwnicy u karpczka. Więc wylądujmy w domu. Wejdźmy do piwnicy i rozstawiajmy ten sprzęt. Okej. Okay. Okej. Okay. Teraz musimy zaprosić koralowe ludki do nowej siłowni karpczka. Okej, okay, widzę, że ktoś tu wylądował. A, to chodźmy po te koralowe ludki tutaj na dół. Zapraszam. No nie wiem, czy takie juchu. Do końca. Mam już dość tych zadań. Naprawdę, najbardziej chyba wkurzające mnie zadania. Najpierw to z tymi budowlami, potem tych sześciu krupierów zabić. Strasznie... wkurzające. Ja, zaprośmy ostatnią grupkę. Chodźmy oficjalnie zwerbować karpczka do ekipy. Dobra. Chodźmy do karpczka, pogadać sobie z nim. Nie daj rybie zapomnieć, ziom, że jest mi winien udział w skoku. Aha, dobra, bo to Nolan powiedział. To nieważne. To zły głos. Ziom! Udało się, ale faza! Koralowe ludki przypakują i nikt im już nie podskoczy. Była umowa, nie? Powiedz Nolanowi, że się zgadzam. No i szczerze, dobry skok nie jest zły. Dokładnie.
Dobra, to jest wszystko, więc chodźmy do lobby. Okej, okay, a więc jesteśmy już w lobby i tu mamy nasze nagrody, czyli styl do Killoffa Harda Huntla, lotnie spuchnięty szybowiec oraz styl karpczek rybne ciacho. No i to jest wszystko z tych zadań. Karpczek zwerbowany. Nasza ekipa się rozrasta. I co? Została już tylko May. Ale to za 2 tygodnie. W kolejnej aktualizacji. Więc to by było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się spodobał. I widzimy się w kolejnych. Na razie.